Halo, próba mikrofonu. Dzień dobry, witam serdecznie. Raczej już dobry wieczór, bądź nawet dobranoc. Mamy godzinę 23:50. Nocarz jest jeszcze w pracy. No dzisiaj poruszymy jeszcze dzisiaj i tak przynajmniej z mojej perspektywy, nachodząc na jutrzejszy dzień, poruszymy kwestię silników serii N jak nie kupuj. Mam tu na myśli głównie czterocylindrowe silniki. Natomiast słowem wstępu chciałbym po prostu też jeszcze napomknąć o obecnej sytuacji, która się dzieje tutaj w naszym polskim kraju. I mam do Was po prostu prośbę, bo tak po prostu chcąc w swojej własnej głowie poukładać pewne fakty, co jest prawdą, a co fałszem, no tak generalnie jestem już praktycznie przekonany na 100%, co jest prawdą, a co fałszem. Natomiast w dalszym ciągu czuję, że na 99, nie? Tak jakby cały czas człowiek walczy z tym, czy na pewno. Więc jeżeli macie dosyć obecnych sytuacji, to po prostu napisz komentarz o treści, mam dosyć i to wszystko. Natomiast tym słowem wstępu rozpoczniemy rozmowę co dalej i poruszymy teraz tutaj temat, jakbyśmy chcieli na przykład jako polscy nosacze jeździć jakimiś BMW-kami. Oczywiście nie wiem tak do końca, czy będzie nam to dane, aczkolwiek chciałbym Wam powiedzieć, że serie 1 i 3, na przykład E87, E90, BMW-ki, bo to są głównie silniki czterocylindrowe, benzynowe, tam jest ich większość, widzę, że spadają strasznie cenowo w dół. Dlaczego? To już mogę Wam powiedzieć wprost, ponieważ padają silniki, te czterocylindrowe, i nie opłaca się ich robić. Już chyba nie będę się zagłębiał tutaj w kosztorys. Aczkolwiek może jeszcze wspomnę tak na marginesie, nie? Że jest takie przysłowie, mądry Polak po szkodzie, natomiast żaden Niemiec wcale nie płakał, jak sprzedawał, i uświadomcie to sobie, że to, co zwaliło się tutaj do nas, te wszystkie samochody, głównie właśnie z tymi silnikami serii N, czterocylindrówki, no to teraz jest właśnie koniec. I generalnie w większości przypadków trafia to na ludzi nieświadomych, którzy po prostu stwierdzili, że no chcą zainwestować coś, dorobek swojego życia, jaki jest na przykład, nie wiem, 20 tysięcy złotych, bo na przykład stwierdzili, że nigdy w życiu wcześniej sobie nie pozwolili na chwilę luksusu, to chcą kupić BMW, ale żeby nie była zbyt starsza, więc szukają coś tam z lat powyżej 2006 roku. Ja doskonale rozumiem to podejście, no bo to jest logiczne, tak? Jeżeli szukasz jakiegoś auta i chcesz po prostu przeznaczyć 20 tysięcy, przypuśmy, na auto i chcesz po prostu BMW, bo wiesz, że te nowe samochody też już nie za bardzo, albo są bardzo drogie, albo też już nawet po 2 czy 3 latach się nie nadają do użytkowania, bo trzeba w nich wymienić silnik, to oczywistym i rozsądnym rozwiązaniem byłoby w tym momencie taka decyzja, nie? Że dobra, do 20 tysięcy kupię BMW, no z lat 2006, 2007, 2008 rok i tak dalej. Oczywiście tak, za chwilę się pojawi niezrozumienie tego, co chcę powiedzieć, czyli za takie pieniądze to sobie możesz zasadzić kopa w tyłek, bo za dobrą BMW to trzeba zapłacić, tak, ale generalnie przestańmy się już w końcu oszukiwać. Polacy mają kiepsko, no może nie wszyscy, niektórzy jeszcze śpią, a niektórzy jak się już obudzili i wiedzą, że wcale ten świat tak pięknie nie wygląda. Ja chciałbym też podkreślić, że dla mnie osobiście, w moim mniemaniu, to, że ktoś nie posiada pieniędzy, to nie jest żaden wyznacznik i to nie jest żaden też wstyd. I naprawdę nie ma czego się wstydzić. Widzę też pewien stereotyp, w którym ludzie na wyraz chcą pokazać, że mają te pieniądze. Ja tego kompletnie nie rozumiem, ponieważ to wcale nie jest wyznacznik tego wartości człowieka. Więc, żeby było jasne, ja tutaj podkreślę, że nie neguję kompletnie tego, że ktoś sobie chce kupić jakąś BMW do 20 tysięcy złotych, bo mają prawo tak robić i generalnie to jest oczywiste. Tak, no, chcesz zażyć trochę luksusu, no to sobie taką do 20 tysięcy BMW chcesz kupić. I teraz tak, co kupić? Bo są pytania. No, tam znalazłem czy znalazłam BMW, no. To jest chyba trójka, tak? Trójka, BMW, no to rocznik. No 2007, 2008 i tak dalej, przypuśćmy. No to ja już wiem, że to jest E90, no bo w tych latach nie było E46 ani żadnej serii F. No to była to, mówię, sedan, touring, to tak dalej, Touraz.
No sedan, no to taki poczciwy wóz typowy, januszowski, o, tak bym to określił. Benzynowy, tak, 2 litry, tak, no to N43. I teraz tak, omówimy sobie dzisiaj, może tych wad, nie wiem, wierzycie mi po prostu, że te samochody się pierdzielą? To ja może wam podam przykład. Bezpośredni wtrysk, czterocylindrowy, no to jak się spartoli jeden wtryskiwacz, to już teraz musisz kupić wszystkie, no bo jak nie kupisz wszystkich naraz, to tak czy siak podmianka na używane, a może to, a może tamto, wpędzi was w takie kłopoty czasowo-finansowe, że wyjdziecie na tym jeszcze gorzej, nie? Bo raz, że używki kosztują po 500, o ile je teraz znajdziesz, bo teraz ostatnio obdzwoniłem pół Polski i się okazuje, że jest deficyt tych wtryskiwaczy, więc po prostu to jest jakaś paranoja. Ale tak miało być i ja to zapowiadałem, że to tak będzie, widząc po tym, co się dzieje, nie? Natomiast teraz zabawa w jakiekolwiek używki, podmianki i tak dalej, to nie ma kompletnie sensu, bo naturalnie się po prostu chce wymiotować, jeżeli się podchodzi do tego silnika i zaczyna się szukać w nim usterek. Tym bardziej, jeżeli się wymaga od kogoś, kto próbuje coś zrobić z tym samochodem, żeby coś zrobił, a ten człowiek mówi, że ja nie dam rady tego zrobić, bo to po prostu, kurwa, nie ma sensu. I teraz jest wojna, awantura. Dlaczego nie ma sensu? A to dlatego, że użytkownik pojazdu, który kupi sobie na przykład, załóżmy, takie 90 z silnikiem benzynowym, nie do końca rozumie powagę sytuacji, jaką jest to, że to jest potężny wydatek na jakikolwiek serwis. Już nie mówię o samych wtryskiwaczach, ale jak jest problem z ciśnieniem oleju, to teraz możesz się łudzić tylko, że jak wymienisz zaworek za 1000 zł, przykładowo w silniku N43, to może ci to coś pomoże, a jeżeli ci nie pomoże, to następną koleją rzeczy są panewki, a to już jest kolejny wydatek. Pomijam fakt, że się rozrządy wyciągają po 100 tysiącach i trzeba wymienić, co jest koszt 3000. Więc tak jakby możesz sobie w nieskończoność dodawać, ale to nie są te czasy, w których były silniki serii M, gdzie sobie zainwestowałeś, że było jak dbasz, tak masz, tylko to są całkiem inne czasy. I inżynierowie, którzy już są w grobach, po prostu się przekręcają na te innowacyjne rozwiązania i pogódźcie się z tym, że tak po prostu jest i tak będzie, bo świat nie poszedł w tym kierunku, co trzeba. Natomiast dożyliśmy tych czasów, w których jakoś musimy sobie radzić, więc ja na przykład patrzę z dwóch perspektyw. Z tej starej, czyli od strony silnika M30, starego pancernego, żeliwnego kloca jeszcze z typową mechaniką, tak jak miałem W30, co zrobiłem z niej 440 koni i pałowałem do czerwoności i żył ten samochód, to z tej perspektywy patrząc na silniki BMW, to jak jest, zaczyna się seria N, to jest taka szyba jak na stacji benzynowej, która miałaby cię uchronić przed niewidzialnym potworem, który już jest nieaktualny, ponieważ jest teraz modne co innego w tych mediach. To jest taka szyba, patrząc z tej perspektywy, nie? Ja tak sobie kminie, że ostatni silnik, który był godny polecenia, to i tak jest seria M. Mówię o silnikach benzynowych, czyli seria M, no 54, tak, sześciocylindrowy, bądź M, które to było, M42, M44, IS. No to były ostatnie takie silniki czterocylindrowe, które były naprawdę jeszcze pancerne i one jeżdżą też do dziś. M43, B19, wolny taki krążownik, nie można od niego wymagać wiele mocy, ale za to moment obrotowy ma od dołu bardzo fajny i na miasto jest wręcz idealny. Jest bardzo wygodny silnik tych starych, poczciwych E46 w trójkach, nie? Natomiast patrząc z perspektywy nowszej generacji silników, od dnia dzisiejszego wstecz na przykład, no to mamy same serie N. I też spotykając się z tą szybą na stacji na przykład, taką przysłowiową szybą historyczną, zatrzymujemy się jak komar, nie? Bądź pędząca jakaś mucha na tej szybie, i dochodzimy do wniosku, że ostatnim silnikiem takim, który jeszcze można policzyć, jest na przykład N46. Oczywiście patrząc z tej perspektywy nowszych silników. Dlaczego N46? No bo to był pierwszy taki pierwowzór, który był na przełomie właśnie lat 2000, jeżeli, no po 2000 roku, jeżeli na przykład jeszcze występował w E46, w tym poliftowym, i w początkach lat E90. E90, to modelu E90, tak? Czy w piątkach występował? Nie, chyba w piątkach nie występował czterocylindrowy. Czy występował? Nie, chyba występował. Kurde, już nie, już mi się to pierdzieli. To już ciężko jest kategoryzować nadwozia do silników, ponieważ tego jest tyle rodzajów, oznaczeń, TU, pojemności i tak dalej, że ja mogę się mylić, nawet jeżeli w tym siedzę. Bardziej mi się seria 5
kojarzę z sześciocylindrówką, a seria 1 i 3 z czterocylindrówką, więc tak będę do Was w ten sposób rozmawiał. Natomiast dobra, douczmy się mniej więcej na temat silników serii N czterocylindrowych w tych nowszych generacjach. Ja Wam podrzucę też pewien pomysł, który chciałbym wprowadzić, natomiast też będę potrzebował w pewnym sensie Waszej pomocy do tego, żeby ocenić pewne statystyki. I teraz tak, N42 to jest silnik czterocylindrowy, no już nieważne jakie pojemności, 1,8, 2 litry, tam też były różne rodzaje, ale to bardziej byśmy kategoryzowali na podział wtrysku, czyli pośredni albo bezpośredni i walwetronik. Jeżeli mamy mieć auto, które ma jeździć bezawaryjnie, jak, może inaczej, bezawaryjnie nie będzie jeździć, ponieważ jest to w dalszym ciągu seria N, więc trzeba się liczyć z kosztami. Natomiast jak już wpakowaliśmy się w zakup takiego auta i chcemy je koniecznie ze sobą zostawić, no to trzeba znaleźć jakąś alternatywę. Więc tak, najpierw podzielimy sobie kategorie silników. N42 to mamy pośredni wtrysk z walwetronikiem. Następcą jego był N46, czyli taki bardzo zbliżony konstrukcyjnie. N42 i N46 występował, może inaczej, N42 występował w E46, tak samo jak N46 występował w E46 w kompaktach chyba. No nie wiem, no już nieważne, nieważne na wodzie. Natomiast N42 już nie występował w E90 i w E87, z tego co dobrze kojarzę, natomiast N46 owszem, czyli można powiedzieć N42 ta epoka, N46 po środku, N46 jeszcze, znaczy N46 tutaj już w nowszej generacji nadwoziów. O, nadwozi, nadwoziów, no, nadwozie, nowszej generacji nadwozie. Co za tym idzie? No to możemy mieć takie silniki w tych budach. No to już mamy, wiemy co to jest mniej więcej N42, N46, pośredni wtrysk, czyli ten lepszy, bez walwetronika, nie, z walwetronikiem, czyli no tak średnio. Bo jak się wałek też psuje, to też jest siurnia, ale to nie jest jeszcze taki diabeł straszny. Tego walwetronika można usunąć i można w dalszym ciągu jechać i można ten samochód zagazować, bo chodzi też chyba o to, żeby jakoś tanio się przemieszczać tym samochodem, nie? Możemy dbać o budę, o perełkę, o lakierek, natomiast w środku możemy mieć kaszalota i w dalszym ciągu możemy jakoś być z tego szczęśliwi, nie? Dlaczego o tym mówię? Bo też ostatnio zauważyłem, że jest pewien stereotyp, w którym ludziska myślą, że do mnie też przyjeżdżają tylko tacy na przykład BMW-kowicze, którzy mają obniżone samochody, nie wiadomo jakie felgi, odpisowane fury, szybkie bryki i tak dalej, sześciocylindrowe i tak dalej, a ktoś może się zdziwić, że jak przyjechał na E46 Turasem w dwulitrówce zadbanym na kupakach, bo czymś innym, to jak, w jakiś sposób się wyróżnia z tłumu? Nie. Szczerze mówiąc nie. Co drugi taki samochód przyjeżdża i nie jest to żadne upokorzenie dla marki BMW bądź dla jej użytkowników. Tu nie ma podziałów. Czyli czy to jest wyższej klasy samochód odpicowany, drogi za 50 tysięcy, czy auto za 7 tysięcy bądź za 5 tysięcy, nie? Oczywiście ja takich gruzów obniżonych, które mi na podnośnik nie mogą wjechać, to jak najbardziej unikam, bo to więcej roboty przy tym niż to w ogóle warte, nie? Aczkolwiek też się takie zdarzają i na szczęście nie wymagają ode mnie podnoszenia samochodu do góry, tylko inne modyfikacje. Więc dobra, N42, N46 wiemy, że to są zbliżone konstrukcje. N46 jest trochę taki ulepszony jak N42. Różni się wiązką, sterownikiem, paroma innymi pierdołami. Teraz tak, N43 to jest ewenement, o którym mówiłem wcześniej, że jest bardzo kosztowny, ponieważ ma już bezpośredni wtrysk, czyli takie wtryskiwacze jak na przykład w N54, N55 już ma inne, ale N54. To prawda, nie są te same wtryskiwacze, ale to są te takie kurcze, jak takie szpiczaste, znaczy, no takie o, no, kurde, nie będę Wam pokazywał. No. Wszystkie są bardzo podobne, różnią się tam kolorami, numerami i tak dalej, ale patrząc na jeden i drugi, to się wiele nie różnią. Praktycznie się niczym nie różnią. No. Więc N43 dwulitrowy, chociaż były tam też inne pojemności, no to ma ten pośredni, bezpośredni wtysk, przepraszam, do niego gazu już nie jesteś w stanie założyć, ponieważ chyba nie jest opracowany algorytm w sterownikach akurat do tych, nie ma opracowanego algorytmu, aczkolwiek mogę się mylić, ale jakoś jeszcze nie spotkałem N43 w gazie.
Być może ktoś tam, któraś firma już coś wymyśliła, ale ja uważam, że no na pewno byłoby to praktycznie niemożliwe założyć tam gaz, ale nie jestem do końca pewny. Chętnie się czegoś dowiem, jeżeli ktoś wie. No to N43 ma te wtryskiwacze, które kosztują po 2000, używek nie ma sensu wkładać, świece, cewki i tak dalej, to już dycha, ale to jest tylko część tych problemów, nie? Jeżeli się samochód, na przykład jak się wymieni mu panewki po 70 tysiącach czy po 100 i wszystko do, zrobi się mu pół remont bez uszczelki głowicy, to jest szansa, że ten samochód jeszcze jakieś tam 100 tysięcy może i przejedzie, nie? Aczkolwiek nie wiem, różnie bywa, nie? Ale można się łudzić, no, jeżeli nie jest za późno. Kto by pomyślał, kuźwa, żeby myśleć o panewkach przy takim przebiegu? No kurwa, inżynierowie to się w grobach przewracają, ci starsi, nie? To nikt w ogóle nie pomyślał o takich rzeczach. Oni, ci starsi inżynierowie, to kurwa nie wiedzieli, co to są panewki, bo oni widzieli je tylko w opakowaniu na samym starcie i podczas pierwszego montażu, a później to już świat o nich zapomniał, nie? Ale teraz to się stało takie normalne, nie? Dajcie spokój. No więc tak, N43 to jest bezpośredni wtrysk, pojemnością nie chcę was oszukać, 1,6 i 2 litry, nie ma walwetronika, więc tu jest taki plus. Jeszcze jest jeden silnik, który chyba jest godny uwagi, ale on występuje chyba dosyć rzadko, N45 i on z tego co kojarzę ma pośredni wtrysk, czyli ten lepszy, nie ma tych dziadowskich wtryskiwaczy i nie ma również walwetronika. Natomiast co do pojemności, to nie wiem, czy to nie jest chyba tylko 1,6. Być może się mylę, ale to już nie jest istotne. Ja chciałbym skupić się tutaj bardziej na generacji samego wtrysku, możliwościach i ewentualnych tych zlikwidowania problemów, ponieważ myślę, że jest jakieś rozwiązanie, żeby te kilka silników złożyć do kupy, zebrać po prostu z nich to, co się da, żeby jakoś je stworzyć tak, żeby one były takimi typowymi krążownikami, do których można by było założyć gaz i jeździć taniej. Więc stąd też do was pytanie, czy na przykład głównie do użytkowników N43, które występują W92, W90, W87, czyli w jedynce, w trójce, czy to kupeta, czy nie kupeta, czy jeżeli byście na przykład mieli możliwość założenia gazu do takiego pojazdu, przy tym najpierw trzeba by było przerobić układ wtryskowy na pośredni, co za tym idzie zmienić wiązkę, sterowniki, kolektor, no i tak szereg innych działań, typu kodowanie i tak dalej, kombinacje. Czy na to w ogóle by się znaleźli chętni, bo też ja chciałbym tą statystykę znać w jakiś sposób, a wiem, że są też nosacze, słuchacze, którzy mają takie silniki. Więc jeżeli na przykład bierzemy pod uwagę fakt, że mielibyśmy na przykład w tym silniku N43 wymienić wtryskiwacze, które same wtryskiwacze kosztują 8 tysięcy, coś tam chyba też już taniej się znalazło, ale ja z tego co pamiętam, to mało kto się podejmował regeneracji tego i w końcu to się doszło do, człowiek dochodzi do wniosku, że to nie ma sensu. Coś tam jeszcze sprawdzają, ale to w praktyce też różnie bywa, że nawet ten sprawny rzekomo wtryskiwacz pokazuje się chłamem. Nie wiem z jakiego względu, czy pompa opiłkuje, czy coś jest nie tak z nią, pompy wysokiego ciśnienia też siadają. To jest po prostu szereg różnych bzdur, które były zasłaniane greenwashingiem, jakimś ekologią, a tak naprawdę to sprawia tylko problemy, szczerze mówiąc, nie? Bo wypada zapłon, człowiek się denerwuje i po prostu świecą, migają się kontrolki, później jedzie, zamiast się skupić na drodze, to myśli o tej kontrolce, powoduje później szeregi różnych innych nieprzyjemnych dla siebie samego rzeczy, więc tak jakby znając przyczynę i skutek, staram się wyeliminować to, co jest najbardziej, uważam, konieczne. Więc czy na przykład, jeżeli by, przypuśćmy, 7 w cenie wtryskiwaczy, jeżeli by na przykład, jeżeli ja bym zaproponował, ja się zajmuję też instalacjami gazowymi, klimatyzacją i też ostatnimi czasy będę wymieniał, znaczy już wymieniam, specjalizuję się w tym, czego żaden mechanik nie lubi robić, czyli skorodowane przewody hamulcowe. No. Także ten. Jak samochody nie przechodzą przez stacje diagnostyczne, ponieważ mają skorodowane przewody hamulcowe, to nosaczkami z przyjemnością będzie je tutaj w swoim serwisie wymieniał. I raczej nikt nie będzie mu tutaj próbował zajść za skórę, ponieważ mało kto chce to robić. To jest obrzydliwe wręcz, kurna, i każdy mechanik powie, że obrzydliwe jest po prostu bujanie się w skorodowanych przewodach hamulcowych, ale no jakoś tam rozprawę trzeba iść pod prąd, bo ja uważam, że tak szczerze mówiąc, tak
w praktyce to lepiej na tym wychodzę. Jeżeli byście na przykład mieli za, oczywiście w cenie tych wtryskiwaczy, które musielibyście i tak wymienić, założoną instalację gazową i zmieniony wtrysk na pośredni, czyli wyeliminowany problem na amen z tymi wtryskiwaczami. Nie wiem jeszcze jak z mocą, ale to wszystko mi się wydaje, że jakby zaczęło działać, to by szło ogarnąć takie przeszczepy. To czy znaleźliby się chętni? Jeżeli by się na przykład znaleźli chętni, jakoś tak kilka samochodów naraz, można było też pomyśleć o jakiejś hurtowej, zbiorowej cenie, nie? I myślę, że to też by było ciekawe rozwiązanie, więc dlatego też Wam o tym mówię. Więc no tak, w sumie to w sumie chciałem Wam powiedzieć, że też będę już myślę na ten temat, jak to wszystko ze sobą połączyć. Mam tutaj takiego pacjenta z N43 silnikiem, ale tutaj to jest w ogóle jakaś kurna, coś nie wyszło. Już 10 tysięcy utopione w tym samochodzie. Znaczy nie ja utopiłem, tylko ktoś tam utopił. A ja po prostu skreśliłem ten samochód na samym starcie, ten silnik. Natomiast w pewnym sensie się zlitowałem i w dalszym ciągu staram się go nie skreślać, chociaż w dalszym ciągu dochodzę do wniosku, że to jest trup. Bo dzisiaj mu zmierzyłem kompresję i się okazuje, że wszędzie po 5 barów na cylindrze. Nie wiem czemu. Ale też nie wiem, jaka była historia tego auta, bo jakoś ciężko mi się dogadać przez 3 osoby po kolei, co było dokładnie robione, bo to bez jakiejś historii, bez jakiejś rozmowy, bez przyczyny i skutku, to ciężko jest mi dojść do wniosku, czy ktoś ruszał coś z jakiego powodu, bo tam szereg różnych problemów wszyscy się poddali, a ja po prostu z tym walczę, nie? I dochodzę do wniosku, że chyba moje słowa na samym starcie się sprawdziły, że to jest jednak chłam. Aczkolwiek mam nadzieję, że jeszcze te silniki pojeżdżą, że nie wszystkie są akurat w takim stanie. Więc podsumujmy, N42 znamy. Pośredni wtrysk z walwetronikiem. N43 bezpośredni wtrysk bez walwetronika, czyli to, o czym mówiłem. To chyba najbardziej powszechne, bo to jest jeden z najnowszych silników. Znaczy jest jeden z tych nowszych bardziej, nie? O tak, więc on ma prawo występować jako benzynowy w takich, można powiedzieć, poliftowych nadwoziach. N45 to mało znany silnik, czyli tak jakby pośredni wtrysk, ten lepszy, bez walwetronika. I N46, pośredni wtrysk z walwetronikiem. Czyli w ogóle to takie jest wszystko, kurna, poplątane trochę. Ja nie mam żadnej rozpiski, żeby Wam tutaj jakoś tak ten, tylko tak mówię z pamięci, z tego, co skojarzyłem, jak to wszystko wygląda. Co za tym idzie? Jeszcze powiem Wam pewną historię N45, tak żeby, tak podsumuję na sam koniec, bo już w sumie puentę puściłem. Puentą jest zapytanie w sumie do Was. Czy, ja już powiedziałem, dobra, już się mieszam, sorry, kurwa, jest 13 po północy. Wczoraj siedziałem do drugiej, ale i wstałem w sumie o 7 czy 8, i tak dzień jak co dzień, tak od tej do tej, także musicie też zrozumieć nosacza, że ciężko z czasem, nie? Ale jakoś nie ulegam większej presji. Komar usiadł na Max Girze. Uwaga. Ach, ty chamie jeden. Usłyszałem komara i mnie coś zatkało, nie? Chyba uciekł. Dobra, co ja miałem powiedzieć? Kurde, normalnie mi wyleciało, już zmęczony jestem troszkę. To powiedziałem. Kurde, no wyleciało mi się. Ja pierdzielę. No nie wiem. N42 powiedziałem. N43 powiedziałem. N45. A, dobra, już wszystko wiem. Kurde, no musiałem cały czas na ten schemat jeszcze z powrotem wejść. A, dobra, był u mnie kiedyś ten. Jakiś taki obcokrajowiec kilka lat temu, chyba 2018 rok czy 17, jedynką z silnikiem N45 B16. No, czyli tak jakby 1.6, oznaczenie 116i. I pamiętam, że to były czasy jeszcze tego, że mu się kontrolka zapaliła, to
No, ksensor chciał wymieniać później katalizator i tak dalej, co, no dobra, no, nikt mu nie zabrania, no, chce mieć wszystko w oryginale, no to proszę bardzo, chociaż nie wiem po co, nie? Ale dobra, wymienił, co tam zamówił, wymieniłem mu to, bo on się dalej palił, no to były takie czasy, w których się wszystko wymieniało, a się nie chciało jednak wyciąć tego dziadostwa w cholerę, bo to w sumie tylko zatruwało życie. No i tak on sobie tam, jaki on był narodowości, kurna. Kebab. No, taki ciemno, kakao trochę. Miał ten. Karnację, coś. Turek chyba, no? Z kebabem mi się skojarzyło. Jakby kręcił kebabę, ale pracował w korporacji. Więc on miał sobie tą jedynkę, kupił. To był, on miał ją z 2006 roku. Wtedy był rok 2018, więc to było 12 lat. No i któregoś dnia zadzwonił, że. Halo! Kamil! Oil pressure! Pressure oil mu się tam zaświecił, nie? Mówię, red or yellow? Yellow? No. Nosasz to z angielszczyzny, to tak kurde średnio, chociaż w Anglii tam kiedyś przebywał, nie? Red! Red oil pressure! Mówię, oho! Kurde, grubo. Mówię, to ja już nie chcę. Nie chcę, bo to jeszcze. Ja to patrzyłem na te silniki, dla mnie to on był już po prostu kurde. Skomplikowany jak najnowszej generacji smartfon, nie? Natomiast ja mówię to BMW tam na Ostrobramska. Ostrobramska Street. BMW Fus. Hus? Mówię Fus. BMW Fus. A! Thank you, nie? No dobra, no to pojechał, nie? I później zadzwonił i powiedział, że haha, Kamil, mam new engine. Ja mówię, jak to co? Bo się okazało, że powiedzieli mu, że trzeba wymienić silnik, on się z tym nie zgodził, no bo kupił auto, które ma 12 lat i na dobrą sprawę nie mógł w ogóle kompletnie uwierzyć w ten fakt, że ma do wymiany silnik. Bo się panewka zaczęła obracać, że ciśnienie oleju spadło. I on powiedział, że nie, on tego nie zrobi, co to w ogóle ma znaczyć. On pisze skargę do Fusa w Niemczech, znaczy nie, bo do BMW w Niemczech. I tam im namydlił jakoś tam, nie wiem, makaron na uszy. Namydlił makaron na uszy, ja już jestem zmęczony. I powiedzieli mu już, bo takim dupę zawracał, że już mu zabiorą ten samochód spod domu. Wymienili mu ten silnik w gratisie, zapłacił tylko chyba $100 za osłonę pod silnikiem i oddali mu ten samochód z papierkiem, że ma silnik 2 lata na gwarancji. I taki szczęśliwy se pojechał, tyle go widziałem, nie? Więc rościć można, jak widać to coś daje, ale mi się wydaje, że to był po prostu czysty jakiś przypadek, bo musiał im naprawdę wejść na głowę, że nie chcieli po prostu jakiejś konfrontacji z nimi. Wymienili mu ten silnik. Natomiast to ich w dalszym ciągu nie zmienia faktu, że ten silnik miał 12 lat, nie miał jakiegoś drastycznie dużego przebiegu, bo też kupił go świeżego i też patrzył na przebieg. To ja nie wiem, czy on miał w ogóle 100 tysięcy najechane. Chyba, że był przekręcony 3 razy, ale coś mi się wierzyć nie chce. Ja rozumiem silniki serii M jak Mateusz, to się zdarzają. Jak one mają tam 270 tysięcy na blacie, jak się podłącza komputer, to się okazuje, że 770, nie? Ale w dalszym ciągu chodzi, jakby kurna miał faktycznie 270, nie? Co jest w ogóle ten? To świadczy o po prostu o pancerności tej jednostki, że to daje radę, tak? Tak daje radę tyle pojechać, nie? No ale tamten serii N już nie dawał rady. I nie dał rady tyle pojechać. I fakt jest taki, że potrafią się rozwalić te silniki, natomiast akurat w przypadku tego Turko Kebaba dało radę wyjść z tego bez szwanku. W przypadku polskiego nosacza tak nie daje rady i gwarantuję wam, że jak będziecie rościć, to możecie dostać ewentualnie kopa w dupę, nie? Także mądry Polak po szkodzie. A jak masz miękkie serce, to musisz mieć twardą dupę. I tym oto takim soczystym akcentem żegnam się z wami czule. Chciałbym podziękować na samym końcu patronom, którzy mnie wspierają. I fajnie, że dobiliśmy 50 tysięcy subskrypcji. Jeszcze na sam koniec jakieś informacje. Jeżeli czekacie na moje filmy,
to no mam nadzieję, że czekacie, nie? To miłe, że czekacie. Dziękuję Wam bardzo. Ja po prostu nie mam czasu tego składać, ale obiecuję Wam, że przyjdzie dzień, w którym po prostu jak już sobie poukładam wszystko, bo mam naprawdę sporo rosza tutaj wokół siebie, sporo zmian, że ja usiądę sobie i zrobię Wam taki potężny maraton. Jak po prostu poświęcę 2 czy 3 tygodnie na składanie tych filmów dzień za dniem, bo taki mam plan, żeby po prostu odbębnić to, co ja miałem zrobić już od dawna, czyli poskładać te różne filmy, bo naprawdę mam ich, kurczę, mam co robić, nie? Ja sobie nie szukam kontentu na siłę, szukam czasu na odpoczynek. No jak wiadomo, czas, no właśnie, czas to pieniądz? Nie, ja bym nie porównywał tego do pieniędzy, czas jest święty. No. Dla niektórych płynie bardzo szybko, a dla niektórych płynie wolno, w zależności od stanu umysłu, ale nie ma co też go porównywać do pieniędzy, bo nie jest wart żadnych pieniędzy. Trzymajcie się nosacze, zdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem.